Trwamy w atmosferze Bożego Narodzenia i chcielibyśmy w przestrzeni naszego Kościoła wspólnie kolędować, jak zapewnili mnie ci, którzy inicjują to dzisiejsze spotkanie kolędowe. Ma to być właśnie wspólne spotkanie z wami, drodzy parafianie i drodzy goście, za pośrednictwem łączy internetowych. Niech też to wspólne kolędowanie, te wspólne uwielbienie nowonarodzonego Pana będzie dla nas okazją, abyśmy odczuli bliskość Boga. Boga, który wchodzi do naszej rzeczywistości, do naszych domów, który wnosi ciepło, pokój, miłość. I niech te dary rzeczywiście zamieszkają w naszych sercach, w naszych domach podczas tych świąt. A to wspólne kolędowanie niech będzie również dla nas budowaniem więzi. Tych więzi rodzinnych, ale też tych więzi w tej rodzinie poszerzonej, jaką jest nasza wspólnota parafialna. Cieszymy się i ja się cieszę, że możemy dzięki tej inicjatywie być z wami w tych dniach, w tych pięknych świętach Bożego Narodzenia. Szczęść Boże, spokojnych, błogosławionych i zdrowych świąt. Nawiązując do tych pięknych słów kolędy, życzę, żeby we wszystkich sercach naszych na nowo podczas tych świąt narodził się Bóg.
niosąc radość i wielką nadzieję. Składam serdeczne życzenia błogosławionych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, w szczególności dla moich rodziców oraz rodzeństwa z rodzinami. Klasę trzecią D ze szkoły muzycznej numer 3 i naszą wychowawczyni panią Irminę oraz panią Ludmiłę, naszą nauczycielkę fletu. Wesołych świąt! Kochani, życzymy wam wesołych, spokojnych, zdrowych świąt.
Niech Chrystus narodzi się w waszych sercach. Chociaż te święta będą inne niż zazwyczaj, życzę wam wielu pięknych chwil. Mam nadzieję, że spotkamy się w jeszcze większym gronie, zdrowi, radośni w przyszłym roku. Pozdrawiam serdecznie wszystkich najbliższych, z którymi się nie spotkamy, całą rodzinę i naszych przyjaciół z zagranicy.
Nasz muzyczny upominek dedykuje Polonii polskiej na wschodzie i zachodzie, szczególnie Polonii paryskiej z Ecole Polonaise na czele, z niezastąpionym panem Konradem, kierownikiem, wszystkim nauczycielom, tobie Blanko z rodziną, Marku z Ireną i wszystkich, których spotkałam, Majku z Nikolasem w Mińsku, Wolku w Toronto, ojcze Piotrze w Argentynie. Życzę wam promiennego uśmiechu, dzieciątka Jezus. Życzę mądrości mędrców w podążaniu szlakami waszej pielgrzymki życiowej. Życzę twórczej, pięknej nostalgii. I bądźcie wierni korzeniom. Wszyscy będziemy mogli obchodzić te piękne święta razem z rodziną. Thank you.
Życzymy spokojnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Naszym kolegom, koleżankom, rodzinie, orkiestrze i chórowi. Thank you.
jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy dzień, zwykły dzień, którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, którym radość wita wszystkich. Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy wszystkim ślam życzenia. Drzewa ptakom, taki drzewom, nie, nie wiatru, płatkom śniegu. Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku, dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy wszystkim ślam życzenia. A gdy wszyscy uczną wreszcie, noc igliwia zapach niesie. Serdecznie pozdrawiam mamę, całą rodzinę w Szałkowicach, wszystkich sympatyków chóru naszego i naszej orkiestry. Wesoły Świąt Bożego Narodzenia.